Jest ze mną Major SPZ. Witam serdecznie. Bardzo mi miło kolejny raz Ciebie gościć. No i jestem już po odrobieniu Twojej muzycznej twórczości. Muszę przyznać, że naprawdę parę fajnych utworów gdzieś udało mi się tam zasłyszeć i też muzycznie nie najgorzej to wygląda. No staram się, nie? Tutaj szefową żeśmy oceniali, która zna się lepiej troszeczkę ode mnie na muzyce, natomiast doceniła, że gdzieś ten element, ten muzyczny jest całkiem niezły. No tak, staram się, zawsze się przykładam do tych piosenek, chcę, żeby brzmiały jak najlepiej, żeby zawsze były, żeby było brzmienie dobre i... I cały czas jesteś aktywny? Jestem cały czas aktywny, nagrałem chyba już 12 płyt, teraz 14 marca mam premierę też jednej płyty, nazywa się Podium Album. I potem sobie może zrobię troszkę odpoczynku i mam już głowę pełną jakby pomysłów na następną płytę i... Jakby to jest moje życie, muzyka to moje życie, no nierozłączny jakby fundament tego, co się dzieje, no element mojego życia. Staram się odejść od, powiedzmy, ale zapytam Ciebie jak artystę, bardziej studio czy bardziej koncerty? Wiesz, studio w sensie takim, czy siedzę w studio i piszę? Tak, że na przykład nagrywasz... Jestem taki, że jakby teraz się dopiero uczę tej pracy w studio, bo ponieważ jakby to się mówi, piszę jakby podczas dnia, podczas tego, w każdym momencie swojego życia piszę, tak? I wpadnie mi jakiś wers, to sobie gdzieś tam zapisuję, gdzieś go w głowie układam. Nie piszę tekstu typowo, że siedzę w studio i tam się skupię na muzyce, tylko jakby ta muzyka towarzyszy mi każdego dnia od rana do wieczora. Najpierw słowa idą, czy najpierw muzyka? Idzie słowa, gdzieś tam usłyszę jakiś beat, usłyszę jakiś podkład instrumentalny, usłyszę, że ma coś ciekawego w sobie, że warto coś tam na nim coś nawinąć. I tak to jest. Czasami coś, jakaś fajna anegdotka mi wskoczy, jakieś 2-3 wersy, to też ją staram się już gdzieś coś nagrać i z tego, żeby było, tak? Czasami sobie biorę telefon, na tłumaczu coś tam powiem, w innym języku ten element później użyję to w piosence. Wiesz, robię muzykę jakby ze wszystkiego, tak jak kiedyś się robiło, że zbierało się te sample, te dźwięki i się z tego sklejało. To tak samo ja działam. Takie nawiązania, powiedzmy, gdzieś do muzyki bardziej, bym powiedział, nie powiem klasycznej, ale do tej starszej muzyki. Nie, są takie nawiązania, wiesz, ja mieszkam w Szczecinie, jakby całe życie urodziłem się w Szczecinie. Szczecin jest, jak wiadomo, bardzo blisko Berlina, jesteśmy sąsiadami z Berlinem, z Niemcami, granica jest bardzo bliziutko, więc jakby ta muzyka elektroniczna wpływała do nas, do naszego miasta. Było to techno w latach 90. jakiś techno minimal, te bity są jakby w Tangerine Dream kiedyś był taki. Na przykład jest tak. Pamiętasz? Parada miłości i takie rzeczy, wiesz, Love Parada, to tam to wszystkie było, tam bity są przeważnie, były grane 120 bpmów, czyli to akurat jest też takie moje tempo, pod które ja też lubię nawijać, jakby matczyne tempo, od czego zaczynałem, ponieważ nie miałem nigdy wcześniej możliwości nagrywania na bitach hip-hopowych czy rapowych, to nagrywałem sobie właśnie na kawałkach jakieś techno czy coś takiego. Więc używam różne rzeczy. Ostatnio w piosence miałem jakby sample Stinga z gitary, jak gra na gitarze, więc... Czerpię z każdej strony to. Spytam Ciebie tak, bo zawsze patrzę na przykład miasto Szczecin, żeśmy rozmawiali o carycy Katarzynie, która urodziła się w Szczecinie, znani ludzie, no i jest Major SPZ. Też fajnie mieć taką gdzieś tam notkę? No fajnie, że jest. Wiesz, ja też jestem jakby utożsamiam się z paprykarzem szczecińskim, jak jeżdżę na koncerty, to rzucam ludziom paprykarz szczeciński, mam taką nutę nawet nagraną paprykarz, będę przy niej wychodził. Więc wiesz, no jestem lokalny patriota taki, wiesz. Trudna przeszłość też za tobą, bo doczytałem się tego, jak ty do tego podchodzisz, bo to jest 10 lat gdzieś w klimatach, 10 lat w trudnych nerwów, 10 lat stresu. Jak w ogóle to oceniasz? Wiesz, na szczęście byłem młodym człowiekiem wtedy, też jakby... Łatwiej się znosiło? Na pewno łatwiej, patrzyłem na życie troszkę inaczej, byłem sam przede wszystkim, nie miałem syna wtedy. Teraz na pewno by była tragedia i bardzo ciężko, ponieważ kocham go bardzo całym sercem, jest to moje spełnione marzenie, jest to najważniejszy człowiek w moim życiu, mój synek. I trudniej mi by było tyle czasu spędzić bez niego, mając świadomość, że on dorasta, że uczy się, że przebywa z kimś innym, że ja nie jestem koło niego, że nie mogę być w tych ważnych momentach w jego życiu. Więc na pewno było mi łatwiej to przejść, jak byłem sam. Jest to dawno już za mną, od dłuższego czasu prowadzę bardzo spokojne, normalne, fajne życie, w sensie jestem na tej ulicy, jestem aktywny, mam... Wracasz do gry? Mam takie cały czas jestem w grze, jestem jakby, wiesz, w towarzystwie. Wiesz, do czego nawiązujesz? No tak, ale jakby już legalnie zarabiam na siebie i nie kuszą mnie łatwe pieniądze.
To są łatwe pieniądze, czy raczej? Niektóre interesy na ulicy są bardzo łatwe i bardzo łatwo i szybko można zarobić bardzo dużo pieniędzy, ale też bardzo dużo można stracić czasu później przez to. Okres odosobnienia to co jest? Wyciszenie, możliwość przemyślenia wielu rzeczy, zwalnia życie, zwalnia... Ja miałem 18 lat, jakby... Byłeś też w zakładzie dla młodzieży, tak? Nie, miałem 18 lat, jak trafiłem do pierwszy raz do aresztu śledczego, pobyłem tam 4 miesiące, potem wyszedłem i od razu po tych 4 miesiącach trafiłem na 10 lat, na 9 lat do więzienia. Ale wiesz, byłem młody, patrzyłem na życie inaczej troszkę, realia też były inne, chęć zarobienia łatwych, szybkich pieniędzy, tak, jakby wiesz... Pieniądze były głównym motorem? Pieniądze były głównym motorem i chyba sposób i styl życia, taki wiesz, wszyscy tam coś kradli wokoło, handlowali czymś, wiesz, tak trafiłem akurat do miejsca też, gdzie jakby oczko rządził, nie wiem, powstawały grupy przestępcze. Ja trafiłem też do tego środowiska i tyle po prostu, tak potoczyło się moje życie, nie? Nie żałuję niczego właśnie, nie żałuję niczego, bo spędziłem też jakby w zakładzie karnym fajne momenty, piękne momenty, w których się nauczyłem, stałem się przede wszystkim mężczyzną, mocno, wiesz, psychika moja też... Jak mama przyjeżdżała, to co? Mama przyjeżdżała na widzenia, siedzieliśmy razem, kupowała mi zakupy, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, spędzaliśmy czas razem, wiesz, przykro mi było, bo widziałem, że rodzice też jakby, może nie, że starzeją się czy coś, ale jakby też, wiesz mi, ja pierwszy rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, a to nagle dopiero połowa kary, wiesz, i człowiek tak patrzy, że też życie leci. W sumie odsiedziałeś? Siedziałem wszystkiego razem prawie 10 lat, dekadę, nie? Raz siedziałem 8 i 8 miesięcy i potem tam pół roku, 3 miesiące, wiesz. Ale mam już jakby wszystko za sobą, już dawno nie miałem wyroku, w Polsce jestem niekarany. Jeżeli weźmiesz moją kartotekę, to jestem niekaralny. Nie, ja kartoteki no, zaglądał nie będę, ale tylko ci mówię, że interesuje to. Napisałem o zatarcie śladów też tego, więc jakby w Polsce jestem czysty i nie zamierzam już jakby nigdy wracać do przestępczości. A co młodym ludziom byś powiedział, gdyby kusiły ich łatwe pieniądze, a z kolei był wybór właśnie takiej drogi troszeczkę, bo też, wiesz, czasami trudno jest wybrać, tak? Tak, dlatego też jakby powiem to, nie ma gotowej recepty na to, nie mogę powiedzieć młodym ludziom, nie róbcie tego, a róbcie to, a stawiajcie na to, bo każdy w życiu musi robić to, co czuje, tak? Więc wiesz, komuś może się udać i zarobić naprawdę dużo pieniędzy, nikt nie trafi do więzienia, a komuś może za pierwszym razem od razu pójść na długi wyrok i być wylepiony. Ale też z drugiej strony może być tak, że ludzie mogą mieć pieniądze, a wcale nie być szczęśliwi, tak jak się każdemu może wydaje, że tak jest, bo no, życie jest różne, trzeba gonić za tym, co się kocha i wiesz, i nie zawsze pieniądze to wszystko i też nie ma co się za bardzo podniecać, jak się ma ich trochę mniej. A stres podczas tych 10 lat, bo wszyscy wyobrażają sobie, że pudło to jest miejsce, gdzie ty tylko sobie leżysz, odpoczywasz i w zasadzie na koszt państwa. Ja wiem, oczywiście to ja tutaj mówię o jakimś ogólnym odbiorze ludzi i w zasadzie czym gorzej tam komuś jest, tym lepiej się na zewnątrz społeczeństwo czuje. Te stresy, to wszystko gdzieś na tobie wywarły jakiś wpływ, gdzieś kontrola, czy coś? Na pewno na początki, wiesz, przyzwyczajenie, człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego, tak jak szczur i karaluch, wiesz, na początku jesteś sam, nie ma twojej rodziny, nie masz potrzebnych rzeczy wokoło siebie, nie masz podstawowych rzeczy przede wszystkim koło siebie, musisz to wszystko zorganizować, są jacyś ludzie, z którymi spędzasz czas od rana do wieczora. Koniecznie z wyboru. Nie, koniecznie z wyboru, niektórzy są głupsi, niektórzy są bardziej gorsi, nie wiem, tacy, wiesz, nie za mądrzy bardzo, czy coś, i trzeba też przyzwyczaić. Tak, kobiet. Dokładnie, przyzwyczaić się do tego, wiesz, jednym uchem wpuszczać, drugim wypuszczać, no i psychika ci wtedy jakby się uodparnia na takie rzeczy. Każdy człowiek musi na początku coś tam przeżyć, bo jeżeli nie ma doświadczenia, no to trudno mu powiedzieć też na różne rzeczy, cokolwiek, tak? Bardzo mądre słowa. Zapytam ciebie teraz tak, żeby już gdzieś odejść od tych klimatów, to kolejne stresy też przed tobą, bo trzeba wyjść do walki. Nie, właśnie walka nie jest już stresem. Walka jest, wiesz, jak się tu czujesz walka w ogóle? Jest stresem, ja wiesz, na sparingach dostaję lufy ostre w nos, czasem mi krew leci, więc jakby wiem, co to jest walka, wiesz. Tak naprawdę to nie jest walka na ulicy, gdzie mógłbyś być... Z publicznością jesteś obyty, nie? Tak, to nie jest walka na ulicy, gdzie byś mógł być skopany i wiesz, i nikt by nie wiedział nawet o tym, i byś tak leżał w tej krwi czy coś. Tu jest sędzia, jakby ludzie są obok, to możesz się poddać, więc walka nie jest. Walka to sama przyjemność jest i też dlatego też ćwiczę, żeby mieć tą przyjemność ją stoczyć i wygrać. A to z boku masz jakieś... Konflikty?
Nie no, z boku tutaj stoi koło nas, nie mam żadnego z boku, nie mam żadnego konfliktu, nie mamy konfliktów między sobą, nie wywołujemy też sztucznych afer i niepotrzebnych zgrzytów, bo to jest niepotrzebne. No. Jest to pierwsza nasza walka, jest to moja pierwsza walka, jego pierwsza walka, coś nowego dla nas, więc też jesteśmy w nowej sytuacji. Dobrze by było, żeby remis padł. No to by było na pewno dla bukmacherów dobre. No. A zapytam ciebie, jego twórczość muzyczna gdzieś? Czy go czy znam jego twórczość? Tak, znaczy, tak, na pewno. Wiesz, jakby wydawałem też płytę chyba w Matczynej jego wytwórni, tam gdzie on wydaje, czy też znam tych ludzi, jesteśmy z podobnego jakby otoczenia, tak? Coś tam słyszałem. Ja ogólnie nie słucham za bardzo innych też, nie? Nie chcę, żeby ktoś mi jakby nakierunkowywał, co mam robić, czy coś, bo wszystko jest w dzisiejszych czasach jednak podobne do siebie, a chcę robić to po prostu swoje typowo od serducha. Czyli oddajesz to, co ty przeżyłeś, tak, i twoje stany emocji, dokładnie, twoje przemyślenia. Tak, i nie zawsze dlatego też to ludzie rozumieją, bo też nawijam w specyficznym języku, w jakimś tam troszkę może slangu albo o rzeczach, które małolaci mogą nie wiedzieć, o co chodzi. No. To w takim razie pozdrowienia dla mamy, to proszę przekazać oczywiście. Panowie, dajcie dobrą walkę, żeby nikomu się nic nie stało, żebyście wyszli zadowoleni, spełnieni, i to jest kolejne doświadczenie w twoim bogatym życiu. Warto na to zwrócić uwagę, że jest to artysta, który pisze o tym, co przeżył, a przeżył niemało. Myślę, że parę żyć by się w tym odnalazło, ale jak powiedział, bierzcie i żebyście czerpali dobre wzorce. Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Również.